Chwała Bogu. Dzięki Bogu za to, co nas wprowadza nasz Pan Jezus Chrystus, że daje nam taki czas. Z jednej strony chwała Bogu za to, a z drugiej strony widzimy, jak ten czas też ucieka, jak zmierza do końca i tak samo nasze życie zmierza do końca. Jak się człowiek rodzi na tej ziemi, tak naprawdę to rozpoczyna się ten okres zmierzania w tym jednym kierunku, do stanięcia przed Bogiem i do rozliczenia za to życie. Wiecie, naprawdę dzięki Bogu za to, że Jezus Chrystus stanął na mojej drodze, na Twojej. Nie jest to łatwa droga, jest nazywana przez Słowo Boże jako wąska droga. Nie jest ona szeroką drogą. I wiecie, naprawdę nasze decyzje, nasze działania nieraz wpływają naprawdę daleko na życie nasze, na to, co się z nami będzie dziać. Wiecie, tak wczoraj, tylko tak na początku chciałbym powiedzieć, wczoraj, wiecie, tak mieliśmy ten jakby czas, że bracia przygotowywali ten obiad i wiecie, tak ja akurat obierałem cebulę i tak wiecie, patrzyłem dosłownie na tą cebulę, dosłownie patrzyłem na tą cebulę i tak sobie pomyślałem, wiecie, dlaczego ten naród izraelski za coś takiego po prostu szemrał? Dlaczego oni w ogóle za coś takiego, tak? Wiecie, no niby to jest śmieszne, wiecie, my dzisiaj naprawdę, to jest tak, ja patrzyłem wręcz sam, dla mnie to było zabawne w pewnym momencie, patrzyłem na tą cebulę, mówię, dlaczego im tego tak brakowało, dlaczego to było coś tak ważnego dla nich, że oni, że to jest nawet zapisane w kartach Pisma Świętego, że oni o to szemrali, wołali, że tam mieli tego pod dostatkiem, im tego brakowało. Dla nich to była jakaś przeszkoda, wtedy, na tamten czas, dla nich to była przeszkoda. Wiecie, tak patrzyłem na tą cebulę i myślę sobie, jak diabeł musi oszukać człowieka, żeby coś takiego stało się na tyle ważne. I teraz wiecie, tak zadając sobie pytanie, wtedy patrząc na to, co w moim, co w twoim życiu jest taką cebulą? Co w moim i w twoim życiu jest taką cebulą? Co jest tak ważne, jak dla nich wtedy było? Wiecie, my nieraz możemy się śmiać z tej cebuli, ale nieraz jakby ktoś pokazał, jakby otworzył w całości nas i by pokazał, co tak naprawdę jest naszą tą cebulą, to człowiek też jakby stanął z boku tego doświadczenia i powiedział, co to jest, czemu w ogóle dla mnie jest takie ważne, czemu w ogóle, po co ja się w ogóle szarpię, po co to mi, jak mam Chrystusa. Wiecie, i teraz ja i ty stoimy przed tym doświadczeniem, stoimy przed tym doświadczeniem, bracia i siostry, to nie jest tak, że my tylko się temu przyglądamy, słuchamy na ten temat, ale my stoimy przed tym doświadczeniem. Ja i ty, przed nami szereg wyborów, szereg decyzji, które muszą zostać podjęte. Nikt za nas tego nie podejmie. Nikt za nas. My musimy, albo złapiemy się Jezusa Chrystusa i oddamy Mu wszystko i będziemy się ratować w Nim, albo też nie. Do ciebie należy decyzja. Do ciebie należy decyzja. Księga życia jest spisywana. To jest wszystko zapisywane. Co jest ważniejsze dla mnie, dla ciebie? Co jest ważniejsze od tego, żeby być dla Jezusa, żeby żyć z Nim? Wiecie, a to jest wielki zysk dla każdego człowieka, kiedy żyje z Jezusem Chrystusem. Wiecie, ja naprawdę dziękuję Bogu, że stanął na mojej drodze, że stanął przede mną i zadał mi to pytanie i postawił mnie przed tą decyzją. Stawiam przed tobą życie i śmierć. Przez to wybierz życie. Wiecie, chwała Bogu za to, dlatego niech Bóg da nam w swoim Synu Jezusie Chrystusie takie trzeźwe myślenie. Trzeźwe myślenie. Co dalej? Co ze mną? Jak moje decyzje będą wyglądać? Co chcę robić? Wiecie, tak sobie zastanawiałem się nad tym, jeszcze tak myślę sobie, Panie Jezu, gdybym ja wiedział, dzisiaj ktoś by mi przyszedł i powiedział mi, i dostałbym całkowitą pewność, taką, wiecie, taką całkowitą pewność, bym polegał na tym, wierzył całkowicie w to, że ty dokładnie od dnia dzisiejszego za 2 lata przyjdziesz. Dokładnie dostałbym pełną wiarę w to, pewność, całkowicie bym był świadomy tego wszystko. Ja już bym po prostu tak jak, nie wiem, ktoś by ci powiedział, słuchaj, 10 dostajesz wypłatę, wynagrodzenie przyjdzie, ty jesteś pewny, wiesz, wchodzisz tam tego 11 na konto, sprawdzasz, jest, wszystko jest. I dokładnie masz pewność. Chociaż to jest złudne. A tutaj gdybyś miał pewność, że dokładnie za 2 lata przyjdzie Pan. Daję to jako przykład. To jakie byłyby moje decyzje? Jakie twoje? Tak sobie, wiecie, zadawałem te pytania i tak się zastanawiałem przed Panem, jakie byłyby moje decyzje? I z drugiej strony przyszła taka odpowiedź od Pana,
Czy twoje decyzje nie powinny być takie każdego dnia? Wiecie, kiedyś słyszeliśmy te kazanie, że żyjcie tak, jakby to była już wasza ostatnia godzina. Moja, twoja ostatnia godzina. Jak wtedy człowiek do tego podchodzi? A często gdzieś w biegu tego świata, w biegu tego życia człowiek często gdzieś zapomina o tym. A Jezus chce mi pomóc, chce tobie pomóc. Po to tu jesteś, bracie, siostro. Nie daj sobie po prostu, żeby wróg na tobie siedział i cię oskarżał, albo nastawiał, albo pochlebiał ci, albo nie wiadomo co. Lepiej trzymać się Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chwała Mu za to, że On chce. Właśnie chce. Wiecie, ja też tak zderzam się z tymi problemami. Wiecie, na tej ziemi jest mnóstwo ludzi, od których coś chcesz. Piszesz do nich, prosisz ich. Ja potrzebuję od Ciebie tej informacji. Oni są tak zapracowani, nigdy nie ma czasu na odpowiedź. Panie, to jeszcze tyle czasu. Jeszcze Panie, to nie ma tak czasu. Co Pan myśli, że tylko ja Pana tylko jednego mam? Ile razy zderzasz się z taką odpowiedzią? Ja mnóstwo razy się zderzam z tą właśnie odpowiedzią. Myśli Pan, że tylko ja Pana obsługuję, że tylko Was mam na głowie? Przychodzisz do Jezusa. Kiedy przychodzisz do Niego, u Niego czegoś takiego nie usłyszysz, tak jak słyszeliśmy już, że On od rana nas czeka. On czeka na nas. On czeka na to, żebyśmy do Niego przyszli. Wiecie, jaki to jest skarb dla mnie i dla Ciebie? Jaki to jest skarb, który Ojciec nam dał w Jezusie Chrystusie? Potężny. Tylko nieraz naprawdę, powiem Wam szczerze, naprawdę to jest taki niby zabawny przykład, ale to jest prawdziwy przykład, bo on jest opisany w Słowie Bożym. Naprawdę nieraz cebula nieraz u ludzi jest silniejsza. Naprawdę. Dlaczego jest silniejsza? Bo diabeł ich tak oszukał. Nie chcą trzeźwo popatrzeć na to. Nie chcą szukać Chrystusa. Bo cebula jest ważniejsza. Wiecie, naprawdę niech Pan Jezus pomoże dla mnie, dla Ciebie. Naprawdę dziękuję Mu za to, że mogę tutaj być, że mogę tutaj z Wami być, że jeszcze w ogóle mam otwarte oczy, że żyję, oddycham, że mam możliwość ratowania się w Jezusie Chrystusie. Mam możliwość. Jeżeli widzę dzisiaj, do mnie dociera Słowo Boże, być może zaraz usiądę, za chwilę wyjdzie tutaj brat następny i powie, i coś wskaże mi, obnaży coś, co jest w moim życiu, co się nie nadaje. To wiecie, ja dziękuję Bogu, że ja będę mógł z tym przyjść do Jezusa Chrystusa. Że to nie jest tak, że ja się dowiem o tym i od razu, wiecie, pierwsza myśl to schować się, uciekać. Dobra, jakoś to minę. Jak teraz sobie to wytłumaczyć? Pierwsze od razu, o czym sobie ludzie myślą, to jak to sobie to wytłumaczyć ze Słowa Bożego, że jeszcze ze mną tak źle nie jest? Albo następna kwestia. Słowo Boże dociera, Duch Boży cię porusza. Człowiek się chwilę unosi i czeka, tak jak wielu ludzi na tej ziemi czeka. Czeka na przedawnienie. Zostawia to, nic nie robi z tym, milczeniem to pokrywa i czeka, a później już zapomina w cudzysłowie o tym. Zadeptane. To się nie przedawni. Nie przedawni się. Jeżeli Duch Boży wskazuje dla mnie i dla Ciebie pewne sprawy, to się nie przedawni. Przed Bogiem to będzie stać. Jeżeli nie zrobisz z tym porządku, nie pójdziesz dalej. Do Ciebie należy ta decyzja, do mnie należy ta decyzja. Bracia, to naprawdę z jednej strony chwała potężna, której nas Jezus Chrystus powołał, a z drugiej strony odpowiedzialność. My dostaliśmy wszystko, Słowo Boże mówi. Ja dostałem wszystko i Ty dostałeś wszystko. Dostałaś. Wszystko dostaliśmy w Jezusie Chrystusie. Wszystko dostaliśmy. Dostałeś wszystkie narzędzia. Korzystaj z nich. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Wiecie, ja chciałem się z Wami podzielić. Może otwórzmy Ewangelię Marka. Ze Słowa Bożego chciałbym. Mam nadzieję w Panu, że skończy się ten obóz, pójdę w następne doświadczenia i będę jeszcze większym zwycięzcą niż w poprzednim roku. I tak dalej, aż do przyjścia Pana. Wiecie, naprawdę mam nadzieję taką w Jezusie Chrystusie. Oby On mi pomógł w tym, oby On mnie przeprowadził w tym, oby dał mi siebie poznawać. Choć wiem, że w wielu jeszcze tematach nie jestem doskonale, proszę Go, pomóż mi, Panie, uwalniaj mnie ode mnie. Nie chcę patrzeć już to za mną, ale chcę patrzeć na to, co przede mną. Chcę, bo Jezus dał mi taką nadzieję i Tobie dał taką nadzieję. Chcę naprawdę, żeby Pan uwalniał mnie od tej cebuli, która dzisiaj jest w cudzysłowie dla mnie ważna. Chcę. I On w tym pomoże. Tylko wierz, bracie, siostro, wierz. Nie bój się tego. Niech to nie ulegnie przedawnieniu. Niech to gdzieś nie ujdzie Tobie. Zastanów się na tym. Szczerze się zastanów. Zastanów się na tym szczerze i działaj. Nic nie stoi na przeszkodzie. Działaj. Nic Cię nie trzyma. Jeżeli cokolwiek Cię trzyma, to jest diabeł. Nic więcej Cię nie trzyma, mnie nie trzyma. Możemy iść za Panem.
Wiecie, tak nieraz słyszymy ten przykład, jeszcze go przywołam. Gdybyś umarł, co byś już zrobił? Co by inni zrobili? Miałbyś odpowiedzialności jakieś przed nimi? Oni by mieli do ciebie jakieś, no słuchaj, nie zrobiłeś mi tego. No słyszymy to. Ja też wiem o tym, bracia i siostry, ja też o tym wiem. Ale jak z doświadczeniu właśnie? Potrzebujemy w tym Jezusa Chrystusa. Ja potrzebuję w tym Jezusa Chrystusa i ty. Ale wiedz jedno, że właśnie mamy Jezusa Chrystusa. Syna Ojca. On przyszedł tu, nie zawahał się. Przyszedł i zwyciężył dla mnie. Zwyciężył dla ciebie. A dlaczego to zrobił? Bo chce ciebie mieć w wieczności. I mało tego, nie tylko syn, ale też ojciec. I jeszcze bardziej. To od niego to wyszło. Ojciec chce ciebie mieć w wieczności. Dał swego syna. Oni są jednomyślni w tym działaniu. On przyszedł dla ciebie. Przyszedł dla mnie. Ale przyszedł dla ciebie, bracie i siostro. Przyszedł dla ciebie. Po to, żebyś mógł dla niego żyć. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Mamy wroga. Bardzo mu będzie zależeć, żeby odbić moje zdrowe myślenie, twoje zdrowe myślenie, a dać tam jakąś zarazę. Będzie bardzo mu zależało na tym. Ale nie dajmy się, w Jezusie Chrystusie. To nie moja siła, nie twoja siła, ale w Panu Jezusie Chrystusie. Do Niego przychodź, do Niego wołaj, Jego się trzymaj. I będziesz bezpieczny. Ja będę bezpieczny. Ewangelia Marka, i chciałbym tutaj przeczytać z 6 rozdziału. I tu, chciałbym tutaj odnieść się tutaj do tego zdarzenia, które miało miejsce od 45 wersetu do 52. Może nie będę czytał całego. Niedawno też słyszeliśmy pieśń też na podstawie tego zdarzenia. Wiecie, ale chciałbym się tutaj podzielić właśnie tym wersetem 50. Bo wszyscy go widzieli i przelękli się, a on zaraz przemówił do nich tymi słowy: ufajcie, jam jest, nie bójcie się. Wiecie, oni go ujrzeli. Oni go zobaczyli. Oni się przelękli. I co Jezus zrobił? On zaraz, od razu, on nie czekał. On zaraz zaczął działać. On zaraz przemówił. Przychodzisz do Niego. On zaraz przemówi. On chce przemówić, bo chce mojego ratunku, twojego. On nie czeka. On działa. On zaraz to uczynił. Wiecie, dalej bym chciał... Mateusza Ewangelia. Ta sama sytuacja. 14 rozdział Ewangelii Mateusza i chciałbym to 27 werset. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Jezus zaraz do nich to powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Zaraz do nich przemówił. To wskazuje, że to stało się od razu. Przychodzi wróg, próbuje cię nastawiać, mnie nastawiać. Chce ci zabrać nadzieję. Chce zabrać ci dostęp do drzewa życia. Chce zabrać ci dostęp do Jezusa Chrystusa. Jezus zaraz przemawia do ciebie: ufaj, synu, ufaj, córko. Ufaj, nie bój się, ja jestem. Nie bój się. Może wydawać się, że cię straszy, że cię próbuje odpędzić, że wielka przeciwność jest przede mną, przed tobą, ale ufaj. Ufaj Jezusowi Chrystusowi. Wierz w Niego, On jest, On czuwa. Nie dopuści. On zaraz to uczynił. Następnie widzimy tą sytuację. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, Piotr zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie! Panie, ratuj mnie! A Jezus, aby nabrał doświadczenia, Piotr zostawił go chwilę, żeby może spróbował się trochę popływać, żeby sobie poradził, że jak będzie się przewrócił, że umiał sam wstać. Dał mu trochę potonąć. No, nieraz są takie techniki, że człowiek myśli sobie, że ktoś tam podtopi się, to później będzie się bał. Bał, żeby być ostrożny, żeby czasem czegoś nie robić. Będzie pamiętał, że tu się może podtopić. Nie. Jezus tak nie uczynił. Jezus zaraz wyciągnął rękę. Zaraz wyciągnął rękę. Jak to się stało? On wezwał imienia Pańskiego. Ratuj mnie. Panie, ratuj mnie. Jezus zaraz wyciągnął rękę. To się stało od razu, błyskawicznie. W tym momencie, kiedy zawołał. Jezus wyciągnął rękę, nie czekał. Uratował go. Od razu pomógł mu. Uchwycił go
silnie go uchwycił i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? Pouczył go, ale od razu pomógł. Pouczył go, powiedział mu. Do nas też Jezus mówi. Poucza nas, ale on zaraz wyciąga cię, on łapie cię za rękę, silnie cię trzyma. Ufaj. Ufaj, miej nadzieję w Panu. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Jezus chce. Jezus zawsze chce. Bym ja był święty, byś ty był święty. Moje życie, twoje życie jest w procesie zmian, ale nie poddawaj się. Jeżeli twoje życie coraz z roku na rok degraduje się, moje życie się degraduje, jest coraz gorsze. Masz mniej siły do wygrywania. Masz mniej cierpliwości. Masz mniej miłości. To nie jest dobry kierunek. To nie jest dobra droga, bracie, siostro. A kiedy widzisz, że masz coraz więcej cierpliwości, Pan coraz więcej pozyskuje twoje serce, ty idziesz do przodu, widzisz, że więcej masz miłości do braci, do sióstr, widzisz, że sytuacja, która kiedyś by cię wyprowadziła z równowagi, byś leżał rozłożony, byś się denerwował, krzyczał, a dzisiaj już tego nie robisz, to widać, że Pan w tobie pracuje, to nie jest dzięki tobie, to nie jest dzięki mnie, to jest dzięki Jezusowi Chrystusowi. Ceń to sobie i nie lekceważ tego, co Pan czyni. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Dzięki Ojcu naszemu, że dał nam właśnie swego Syna, Jezusa Chrystusa. W tym imieniu moje zbawienie, twoje zbawienie, jedyna droga. Co może być ważniejsze? Co może być taką cebulą? Jeszcze raz przytoczę to. Wiecie, to nieraz, naprawdę, jeszcze raz zaznaczę, nieraz wielu ludzi to śmieszy. Pójdź sobie po zgromadzeniu, weź sobie cebulę w rękę, popatrz na nią. Co ona ma takiego wartościowego? No wiemy, niektórzy powiedzą, że cebula ma takie składniki, jest taka wartościowa w tym, w tamtym, ale co w niej takiego jest? Że była wartościowsza od Boga. Dla nich. I teraz popatrz sobie na swoje doświadczenie, swoje życie. Jeżeli coś, co robisz w swoim życiu, nie jest wolą Pana Jezusa Chrystusa, to nie będziesz umiał się do Niego przybliżać. Twoje życie właśnie będzie ulegało degradacji. A jeżeli coś, w czym jesteś, co robisz, jest z woli Jezusa Chrystusa, to twoje życie będzie rosnąć dla Pana. On cię będzie w tym posilał, On cię będzie prowadził. Będziesz coraz bardziej zachwycony. Przede wszystkim nigdy nie będziesz rósł w pychę w to, że ty masz siłę, że ja mam siłę, że dzięki mnie jestem taki, wiecie, coś tam sobie poradziłem z czymś. Nigdy w to nie będziesz rosnął, ale będziesz coraz twoje życie będzie coraz bardziej świadome tego, że to dzięki Jezusowi Chrystusowi, że to dzięki Niemu jestem kim jestem, że to On mnie posila, że to On mnie prowadzi, On daje mi podejmować właściwe decyzje, On pozwala mi to, to On, to Jezus, coraz więcej twój wzrok będzie patrzony na Jezusa. Wiecie, wielu ludzi dzisiaj na tej ziemi, to jest smutne, przytacza swoje nawrócenie, chwała Bogu za nie. Przytacza swoje nawrócenie i wtedy sobie przypomina, jak wtedy ich wzrok był skierowany na Pana. Jak wtedy oni byli wpatrzeni w Pana, a ja wiem i doznaję tego, że czym dalej idę za Jezusem, tym bardziej doznaję, jak Go potrzebuję. Jeszcze więcej, że to, co jak się nawróciłem i wtedy, jak sobie myślałem, jak Go potrzebuję, to dzisiaj mam większą świadomość tego, jak Go potrzebuję. Jeszcze większą. Wtedy wydawało mi się, że Panie, ale ja Cię potrzebuję, a dzisiaj mam większą świadomość tego. Jeszcze większą, że Go potrzebuję naprawdę w każdej sprawie. A jeżeli tak nie jest, jeżeli przytaczasz sobie na myśl to, że wtedy Ty Go bardzo potrzebowałeś, a dzisiaj już jest to mniejsze, to nie jest dobry kierunek. Pan prowadzi mnie i Ciebie właśnie w tym kierunku, żeby moja świadomość i Twoja rosła. Rosła. Cały czas coraz wyżej, więcej od Pana. Więcej od Pana. Potrzebujesz, więcej Go potrzebujesz, jeszcze więcej. Potrzebujesz Go. Rosną wymagania, więc Ty potrzebujesz jeszcze więcej Pana. I to jest dobry kierunek dla mnie i dla Ciebie. Jedyny kierunek, który daje zbawienie. Wiecie, i to się musi dziać. Jeżeli dzisiaj, jeszcze raz zaznaczę to, nie mówię to, by potępiać kogokolwiek, jeżeli dzisiaj widzisz, że tak nie jest, masz czas, żyjesz, masz otwarte oczy, oddychasz. Bracie, siostro, oddychasz, masz otwarte oczy, masz Słowo Boże na kolanach. Masz z kolana. Masz usta, możesz mówić. Nie zabiera ci pamięci. Możesz myśleć. To są dary od Boga. Mogłoby tego nie być. Chwila. Słyszymy tu od naszego brata Leszka nieraz. Kruchym ciałem jesteśmy, naprawdę kruchym. Niewiele potrzeba. Człowiek traci świadomość, a masz tą świadomość dzisiaj. Masz tą świadomość, masz możliwość dokonania wyboru. Niech cebula nie będzie ważniejsza. Naprawdę, ale żeby tak było, wiecie, bracia i siostry, to tylko Jezus może to uczynić we mnie i w tobie. Naprawdę, tylko Jezus. Nie w moim ciele, nie w twoim ciele. Tylko Jezus może uczynić, że te cebule nie będą dla ciebie ważne. To, co było w Egipcie, nie będzie dla ciebie ważne. Tylko Jezus jest w stanie to uczynić. Tylko.
Możesz sobie to wmawiać. Dzisiaj by oni by mogli sobie tam stać i zaraz wmawiać. Nie, no przecież to jest takie błahe. Mogliby się nawet śmiać z tego sami. Też by poszli za tą cebulą. Dalej by ich serce nie było uwolnione. A gdyby to Pan w nich uczynił, gdyby oni zaczęli szukać Boga w tym. Jak wielu ludzi nieraz na zjazdach, czy gdzieś tam są, rozmawiają, nieraz się śmieją z tego. Co? Dla mnie to nie jest ważne. A później idą i jest ważne. Pójdzie i jest ważne. Okazuje się, że jednak jest ważne. Usta powiedziały jedno. Życie poszło swoim. Dlatego, bracia i siostry, mamy Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za to. Chwała Bogu za to. Mamy Jezusa Chrystusa. On zaraz wyciągnął, uchwycił. Dał odpowiednie wskazówki. Tak jak do tego młodzieńca bogatego. On mu pomógł. Dał mu odpowiedź. To nie chodziło o to, żeby go potępić. On mu dał najważniejsze wskazówki dla jego życia. Gdyby on z tego skorzystał, wygrałby. I tak Jezus staje na mojej drodze, na twojej drodze, daje wskazówki najważniejsze dla mojego, twojego życia. Pójdź za nim, choć nieraz wydaje się, że będą boleć. Poboli. Ale pójdziesz dalej. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Chciałbym z Psalmu 103 przeczytać ze Słowa Bożego. Psalm 103. Psalm 103, tutaj chciałbym przeczytać 14 werset. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Dlatego, że Bóg wie, jakim tworem jesteśmy. Dlatego dał swego Syna Jezusa Chrystusa. Tak wielka ofiara musiała zostać złożona. Bo gdyby nie ta ofiara Jezusa Chrystusa, gdyby nie Jego zwycięstwo na krzyżu Golgoty, gdyby nie Jego zmartwychwstanie, nic nie byłoby w stanie nas uwolnić od nas. Nic od naszej grzesznej natury. Dlatego tak potężna zapłata musiała zostać złożona. Nie mogło to się dokonać w żaden inny sposób, wiecie. Nie było żadnej innej drogi ku temu, żeby zbawić mnie i ciebie. Żeby uwolnić mnie i ciebie od starej natury. Nie było innej drogi. Po prostu nie było. Nie było. Musiało być to tak wielkie, aż Boży Syn musiał oddać swoje życie. Boży Syn Jezus Chrystus musiał stąpić na tą ziemię. Musiał wejść w nasze doświadczenie, musiał być opluty. Wiecie, wszystkie te tragedie musiały się wydarzyć. Musiało się to wydarzyć. Wiecie, jak ja czytam nieraz, to człowiek na samym początku, jak czytałem, to myślę sobie, Boże, czemu nie było nikogo, który by tam poszedł, zatrzymał? Przecież no, czemu tego nie było? A z drugiej strony, czym dalej idę za Panem, widzę, że musiało się to wydarzyć, bo gdyby się to nie wydarzyło, ja nie miałbym ratunku, ty nie miałbyś ratunku. To moje winy go tam zaprowadziły. On musiał to zrobić, tak wielka cena musiała zostać zapłacona, bo wie, żeśmy prochem. Ale niech te słowa nie dają otuchy dla grzesznego człowieka i do tego, że Bóg wie przecież, że jestem prochem, będę żył jak żyję. Nie, On dał właśnie taką cenę, zapłacił, dał swego Syna, masz Go do dyspozycji, masz wszystko do dyspozycji. On jest, stoi, czeka od rana. Od rana, nie musisz czekać. Piszesz nieraz maila, wysyłasz wiadomość, potrzebujesz szybko odpowiedzi, bo musisz czymś ruszyć. Ludzie zawsze ci potrzebujemy czasu. Jezus od razu stoi, czeka. Chce ci to dać. Bierz. Bierz. Wiecie, niech Pan pomoże dla mnie i dla ciebie wygrać. Ja wiem, że mam nadzieję, naprawdę jeszcze większą nadzieję niż miałem przy tym obozem. Dzięki Bogu za ten czas. I mam nadzieję, oby Pan dał mi właśnie tego pilnować. Jak najbardziej. Mam nadzieję, że On to uczyni. On to uczyni, On to sprawi we mnie, w Tobie. On wie, żeśmy prochem, dlatego tak wielka cena została zapłacona po to, żebyś żył. Żyj, bracie, żyj, siostro, żyj. Bóg to daje swoim Synu Jezusie Chrystusie. Żyj, żyj. Po co się szarpać jakieś tam rzeczy? Po co? Wiecie, wiemy o tym. Znowu przytoczę tą cebulę, naprawdę. Wydawałoby się naprawdę, każdemu z Was teraz bym dał sobie pomyślał, ja Ciebie, czemu takie ważne? A te nasze nieraz problemy, czemu one takie ważne są? List Jakuba. Tutaj w liście do Jakuba, też pewnie znany Wam werset, chciałbym go przytoczyć. 4 rozdział, 14 werset. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Czymże jesteśmy, wiecie, naprawdę? Nie, te nasze życie, to ciało nie jest jakieś nie wiadomo jakie odporne. I teraz Bóg dał swego Syna, tak potężną łaskę nam okazał, tak wielką cenę zapłacił, abyśmy mogli żyć. Jego się pytaj, do Niego należ, do Niego przychodź.
Wiecie, mamy taką możliwość. Korzystaj z tego, bracie i siostro, korzystaj. I Pan, wiem o tym, że Pan, kiedy nawet przyjdziesz do Niego, wiecie, dzisiaj bym mógł powiedzieć o, może komuś, o mojej cebuli w cudzysłowie. Ktoś by mógł zadrwić z tego, chłopie, co ty, takie coś. Ktoś by mógł się zaśmiać, nieraz my ludzie byśmy tak zareagowali. Kiedy przychodzisz z tym właśnie, tą w cudzysłowie błahą rzeczą do Jezusa Chrystusa, On się nie zaśmieje. On nie będzie drwił. On nie podejdzie do tego lekkomyślnie. On nie powie, że ten problem nie jest jakiś tam. On wie doskonale, że to jest bardzo potrzebne i on wie, że to jest wielka powaga, wielkie doświadczenie, żeby oddać tą błahą rzecz, żeby to on mógł zwyciężyć, żeby to jemu to oddać. On tak tego nie uczyni. My ludzie nieraz w swojej głupocie, nieraz nieświadomi nawet tego, że człowiek teraz wylewa przed tobą poważną rzecz, ona jest drobna, malutka, ale to jest coś, potężna warownia. Moglibyśmy jakoś źle podejść do tego, ale Pan do tego tak nie podejdzie. Jezus do tego tak nie podejdzie. On pomoże ci. On pomoże ci to oddać. Pomoże ci to uczynić. Według Jego woli. Bo to jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Wiecie, muszę to przytoczyć po prostu. Jak czytasz Ewangelię Jana od 13 rozdziału, wchodzisz tam w ten okres. To jest tak naprawdę jeden wieczór. Tam wieczór do arcykapłańska modlitwa, to jest jeden wieczór. Wiecie, jak ja naprawdę jak czytam to myślę sobie, Panie, jak oni mieli wspaniały czas z Tobą, ci uczniowie. I wiecie, nas czeka taka wieczność. Dlaczego jak zaczniesz ten 13, ja nieraz, wiecie, jak czytam Ewangelię Jana, to albo chcę skończyć przed 13 rozdziałem, żeby 13 rozpocząć jednym czytaniem, a jak już wejdę w 13, to już chcę przeczytać ten cały, jakby, cały ten czas, który Jezus spędził z uczniami. Do wydania go. To jest piękny czas i wiecie, ten czas na mnie i ciebie czeka. Czeka z Jezusem. Wiecie, wczoraj tak z dzieciakami czytałem i właśnie tak gdzieś oni zaczęli zadawać pytania o wieczność i wiecie, tak zacząłem im właśnie odpowiadać i pewnym jeden syn zadał mi pytanie, ale czy tam będzie Zuzia? A czy tam będzie ta? I tak wiecie, kiedy zacząłem odpowiadać, że będą, trzymać i będą Jezusa Chrystusa, że będą, wiecie, tak do mnie wręcz zaczęło to docierać właśnie, że my tam razem będziemy, wiecie? My tam razem będziemy w Jezusie Chrystusie. Razem będziemy tam. Razem, już bez tych doświadczeń, bez nerwów, bez agresji, bez nastawień, bez niczego. Razem będziemy tam, patrzeć na siebie, wiecie, i chwalić Jezusa Chrystusa. Mnie to tak uradowało, kiedy te pytania do mnie dochodziły. Właśnie kiedy on zadawał mi pytania kolejnych osób, ja mogę mówić i mogę mieć nadzieję w Panu, że oni dotrwają do końca. Że tam będzie ten wujek, tam będzie ta ciocia, tam będzie to dziecko. Wiecie, kiedy patrzysz na Jezusa, to ja wierzę, że Jezus ma to moc uczynić. Moje oczy mogą pokazywać, że nie ma szans, gdzie ten? Przecież to taka twarda sztuka. Ja jestem taka twarda sztuka. Ale wierzę, że Pan ma moc. On ma moc. On to ma moc uczynić. Chwała Bogu. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa, za to, że On ma to moc uczynić. I oby tak było, choć przyjdą właśnie doświadczenia, tak też wołałem do Pana, mówię, Panie, choć przyjdą doświadczenia, niełatwo im będzie oddać rodzinę. Niełatwo im będzie oddać te wszystkie rzeczy. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Łatwo mi się dzisiaj o tym rozmawia. Ale kiedy o tym pomyślę, że to przyjdzie, jak ja się zachowam? Czy będę w stanie widzieć właśnie to, że oni tam będą razem, że będziemy tam, że nie idziemy do indywidualnej wieczności bez siebie, ale idziemy tam, żeby być z Jezusem i z sobą nawzajem. Być tam razem, że mógł patrzeć na ciebie, a ty na mnie, żebyśmy mogli być dumni z tego, że Chrystus za nas umarł, żebyśmy byli szczęśliwi z tego powodu, że to właśnie On przyszedł, zmartwychwstał i dał nam życie, że to dzięki Niemu tam dostaliśmy się. Dzięki Niemu nasze dzieci będą mogły tam być i my będziemy mogli tam być. Dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Chwała Bogu za to, wiecie, chwała Bogu. Niech diabeł nie wyciągnie mi tego i tobie, bracie i siostro, z myślenia, z działania. Tam będziemy z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Chwała Mu za to. Jeszcze bym chciał do Ewangelii Mateusza wrócić, 25 rozdział. I tutaj chciałbym z tego 25 rozdziału przeczytać sytuację trochę z innej strony. Właśnie chciałbym, bo tak Pan też gdzieś mi pokazał właśnie, że ten, który należy do Jezusa Chrystusa, staje się jak On. Ten, który należy do Jezusa Chrystusa, który oddaje Mu swoje życie, staje się jak On.
Dlaczego Paweł osiągnął to, co osiągnął? Dlaczego? Bo to Jezus w nim to osiągnął. To był Jezus. To był Jezus. To nie był Saul. To był Jezus. Chwała Bogu za tego brata naszego. Chwała Bogu. Ale mój wzrok, kiedy patrzę na to, co on uczynił, co się dokonało, to wiecie, chwała dla Jezusa Chrystusa, że on to uczynił. Wiecie, wielu z nas by powiedziało, nie, okej, nawróciłeś się, ale teraz sobie cichutko tutaj sobie siedź sobie, bo dużo narozrabiałeś. Musisz mieć świadomość tego, że dużo narozrabiałeś. Nie możemy cię postawić tutaj, w tym miejscu, bo ty dużo narozrabiałeś. Siedź, okej, już nawróciłeś się, miałeś tą możliwość. A Bóg inaczej popatrzył. Jezus powiedział, to ja sam przeprowadzę go. Ja sam pokażę mu. Ja sam to uczynię w nim. I uczynił? Uczynił. Chwała Bogu za to. Wiecie, i chciałbym tutaj przeczytać z tego 25 rozdziału, tutaj 16 werset. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł. On zaraz poszedł. Zaraz poszedł. Obracał nimi i zyskał dalsze 5. Wiecie, ktoś, kto żyje już dla Pana, on nie czeka na coś tam. On kiedy dostaje to od Pana, on zaraz z tego korzysta. Od razu z tego korzysta. A dlaczego on to czyni? Bo to Jezus z nim zaczyna działać. A Jezus nie czeka. On działa od razu. On działa, bo wie, że czasu mamy niewiele. On doskonale wie, że musimy wykorzystać ten czas. Ja muszę go wykorzystać, bo parą jesteśmy. Wierzyliśmy prochem. I tutaj jest pokazane właśnie, że ten, który opiera się na Jezusie Chrystusie, on staje się jak Jezus Chrystus. On zaraz poszedł, obracał tymi talentami i zyskał dalsze 5. Duch Chrystusowy zaczął działać w nim. I w każdym, który należy do Jezusa Chrystusa, w którym działa Duch Chrystusowy, on nie czeka na coś tam. On zaraz idzie i działa. Dostaje informacje i on działa. I działa. Pracuje w tym temacie. A dlaczego pracuje? Bo Jezus w nim pracuje. Bo on przyszedł do Jezusa po to, żeby to uczynił w nim. Bo on szuka Pana w tym, żeby mu w tym pomógł. On nie chce się zgodzić z tym. Bo wie, że Panu się to nie podoba. Ale też wie, że Pan powiedział, ja będę z Tobą, nie bój się. Będę przy Tobie, pomogę Ci w tym, nie zostawię Cię. Nie będziesz musiał czekać 2 dni na odpowiedź. Nie będziesz musiał czekać 15 minut na odpowiedź. Nawet jeżeli Pan nie daje w tej konkretnej sprawie odpowiedzi, to On prowadzi dalej. Bo on zajmuje się inną w tym czasie, bo wie, że musi w tym czasie osiągnąć to w nas, aby dojść do tamtego. Nieraz ludzie sobie myślą, czekam na odpowiedź w tej konkretnej sprawie. No, trzeba poczekać, dlatego że Pan musi uczynić coś w tobie innego, co tobie się wydaje, że nie, Panie, ja chciałem tamto, tak jak z tym przykładem, z tym domem. Panie, nie, ja chciałem, żeby tu z tego poziomu zero poszło w górę, a nie w dół. Jeszcze ostatni bym chciał fragment z Księgi Izajasza przeczytać. Z 42 rozdziału. Księga Izajasza, 42 rozdział. I tutaj chciałbym przeczytać od... Może 41 jeszcze. 17 werset. Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, ja Pan ich wysłucham, ja Bóg Izraela ich nie opuszczę. Wiecie, tutaj Słowo Boże mówi do mnie, do ciebie. Kiedy by się to działo, widzisz, że jest sucho. Panie, nie potrafię. Chcę mieć siłę w tym temacie. Chcę. Kiedy przychodzisz do Boga, kiedy szukasz Jezusa Chrystusa, On ci pomoże. On ci pomoże. Jeszcze raz zaznaczę. Bóg wie, żeśmy prochem. Wie, jak trawa jesteśmy. Dlatego tak wielka cena została zapłacona. Tak wielka ofiara musiała zostać złożona. Tak nie zostaliśmy wykupieni srebrem ani złotem. To nie dało się tym zrobić. Musiało być coś jeszcze... Coś bardziej wartościowego, jeszcze więcej, dużo bardziej wartościowego niż skarby tej ziemi, dużo bardziej wartościowego, dużo większą wartość posiadającego.
Dlatego, żeby z nas uczynić nowe stworzenia, musiało się to dokonać. Musiało się to dokonać. I chwała Bogu za to. Bóg nie pozwoli, żebyśmy usychali z pragnienia. On nie chce, żeby Jego dzieci tak chodziły. On chce, żebyśmy byli zwycięzcami. Jeszcze tylko chciałbym właśnie tu z tego 42 rozdziału przeczytać właśnie o tym naszym Panu. Tak na zakończenie. Od pierwszego wersetu. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Wszystko od Ojca pochodzące. Wszystko całkowicie wola Ojca. To Ojciec chce Ciebie mieć w wieczności. Dał swego Syna. Oni chcą Ciebie mieć w wieczności, bracie, siostro, Ciebie. Ciebie. Ojciec chce mieć wieczności i będzie Cię miał, tylko wytrwaj w Panu. Wytrwaj w Panu, nie puśćcie Go. Niech cebula nie stanie się wartościowsza. Trzciny nadłamane nie dłamia, ani knota gasącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie. Nie upadnie on na duchu. Wiecie, wielu z nas by w pewnym momencie upadło, powiedziało, no ile razy ten człowiek może to robić? A Pan będzie dalej działał, aż wyrwie człowieka, aż zbawi, aż uratuje, aż uwolni go, aż wytnie to, a już nie będzie tego. Nie upadnie na duchu, nie złamie się. Nie będziesz w stanie, żaden człowiek nie jest w stanie pokonać Pana. Żaden człowiek i chwała Bogu za to. Chwała Bogu za to, że nikomu się to nie uda. Mi się to nie uda i Tobie się to nie uda. Nie złamiesz go. Pan nasz jest stabilny. On nie upadnie na duchu. On idzie, on ma wyznaczone zadanie i on je zrealizuje. On je zrealizuje. On je zrealizuje. Jezus Chrystus je zrealizuje. Teraz jeszcze raz popatrz na siebie, na mnie. On je zrealizuje. On je zrealizuje. Ufaj, wierz w Niego, miej nadzieję w Panu. Nie poddawaj się. Dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a Jego nauki wyczekują wyspy. Dokonało się, Jezus przyszedł. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów. To jest napisane o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Abyś otworzył ślepym oczy. Wyprowadził więźniów z zamknięcia. Więźniów z zamknięcia, to jest ważna informacja. Wielu ludzi dzisiaj mówi na tej ziemi, próbują tak udowodnić, że okej, okay, jesteś dzieckiem Bożym, ale ty dalej będziesz grzeszył, czyli czytaj, dalej będziesz w więzieniu. Dalej będziesz w więzieniu. No przecież Jezus przyszedł, okej, okay, przyszedł, powiedział, że was uwolnił, ale wy siedźcie sobie w więzieniu, tam jest wygodnie przecież. Nie, Słowo Boże mówi wyraźnie, że wyprowadził więźniów z zamknięcia. Z tego zamknięcia, z tego, gdzie nie byli w stanie być na wolności. On ich wyprowadził. Jezus Chrystus wyprowadził z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Wyprowadził ich stamtąd. Nie duchowo, nie jakoś duchowo, w cudzysłowie, jak ludzie to nazywają duchowo, że wiesz, to inaczej trzeba rozumieć. Wiesz, Bóg wie, żeśmy prochem. I dalej sobie tłumaczą swoją grzeszność. Nie, wyprowadził z ciemności. Mnie i ciebie wyprowadził z grzechu. I nie chce, żebyś tam wracał. On nie po to umierał, żebyś tam wracał, żebyś siedział w ciemnościach, żebyś siedział w więzieniu. Ja Pan, a takie jest moje imię, nie odda mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Nie odda. On nie zgodzi się na to. Wiecie, ludzie mogą powiedzieć, nie, przecież nasz Ojciec, przecież nie może nas wyrzucić. Mogą tłumaczyć, jak chcą. A Bóg nie odda swojej chwały. Nie po to dawał swego Syna. Gdybyśmy byli wykupieni złotem, srebrem, może i by w pewnym momencie mógł człowiek powiedzieć, no w sumie może i masz rację, ale Bóg dał swego Syna, Jezusa Chrystusa. Nie po to dał tak wielką cenę, nie po to płacił tak wielką cenę, żeby dostać za to słaby towar w cudzysłowie. On zapłacił bardzo dużo. Bardzo dużo po to, żeby osiągnąć doskonałość. W swoim Synu Jezusie Chrystusie, żebyśmy osiągnęli doskonałość w Synu Jego Jezusie Chrystusie. My. Nie oddam mojej czci nikomu, a mojej chwały bałwanom. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały.
to już się dokonały, a to, co ma nastać, zwiastuje, zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. Opowiedział nam i my mogliśmy to zobaczyć, my dzisiaj możemy na to patrzeć i dzisiaj możemy z tego skorzystać. Dlatego Bóg nie zgodzi się na to, żebyś siedział w więzieniu. On się nie zgodzi, po to zapłacił tak wielką cenę. Po to dał swego Syna Jezusa Chrystusa, abyś nie siedział w więzieniu, abym ja nie siedział w więzieniu. Jeżeli jest coś, jest ta cebula, jest coś, co jest tak, co trzyma, było wartościowe w Egipcie, oddaj to Panu. On zaraz ci pomoże. On zaraz udzieli pomocy. Nie bój się, moja trzutko. Nie bój się. Zaraz ci pomogę. Uczynię to, co potrzebne. Ale pozwól mi działać. Chwała Bogu. Wiecie, dałby Pan, mój Pan Jezus Chrystus, żebym mógł z wami się zobaczyć w wieczności z Nim. Żebyśmy mogli razem wspólnie tam być. Razem być, już skończą się wszelkie doświadczenia. Wszelkie doświadczenia się skończą. Nie będzie komarów, nie będzie nastawień, nie będzie jakichś doświadczeń, zmęczenia, głosy nie będą siadać, brzuchy nie będą boleć, nie wiem, co tamkolwiek. Nie będzie już tego. Będziemy razem. W wieczności z Jezusem Chrystusem będziemy na Niego spoglądać. Będziemy z Nim. Będziemy chwalić Go. Będzie nam tam dobrze. I od razu na wejściu od razu powiem, Panie, dobrze nam tu być. My możemy już namioty rozbijać, już zostawać tutaj. Nie musimy nigdzie więcej iść. Chcemy tutaj być. Bo z Tobą. Wiecie, dlatego naprawdę, bracia i siostry, oby nasz wzrok był skierowany na Jezusa Chrystusa. W tym mi pomóż, mój Panie Jezu. I Tobie niech Pan nasz Jezus Chrystus pomoże. W tym, żeby właśnie w tym wytrwać. Amen.